Tytuł kursu: Elementy sprzedaży reklamy. Moduł: Rodzaje produktów i usług w reklamie. Znaczenie jakości w działaniach reklamowych. Temat: Rodzaje kluczowych produktów ATL. Kasiu, musisz się wreszcie zdecydować, jak chcesz poinformować mieszkańców o swoim nowym zakładzie fryzjerskim. Z racji tego, że pracuję w agencji reklamowej, mogę Ci podpowiedzieć kilka rozwiązań. Fantastycznie. Dobrze wiem, że reklama jest dźwignią handlu. To może przejdźmy do konkretów. Otóż ATL, Above the Line, można rozumieć jako reklamę, która ma za zadanie stworzyć wizerunek artykułu, który chcemy sprzedać. W naszym przypadku tym artykułem jest Twój salon fryzjerski. Jest częścią budżetu klienta, która przeznaczona jest na reklamę w mediach głównych. To jest telewizji, radiu, prasie, kinie i nośnikach reklamy zewnętrznej. Ma ona na celu aktywizować wyobraźnię użytkownika i zmusić go do działania. No dobrze, a powiedz mi proszę, jaka forma reklamy byłaby najlepsza dla mnie i mojego salonu? Myślę, że powinniśmy zrezygnować z reklamy telewizyjnej i radiowej ze względu na zbyt duże koszty tego przedsięwzięcia. Dlatego też uważam, że należy się skupić na reklamie zewnętrznej i prasowej. A jak mam rozumieć pojęcie reklamy zewnętrznej? Reklama zewnętrzna to wszelkiego rodzaju reklamy wielkoformatowe, umieszczane na billboardach, czy też prezentowane przy pomocy nośników cyfrowych. Obejmuje ona zatem szerokie spektrum mediów, od mieniących się świateł do plakatów. Rozumiem, że w moim przypadku odpadają billboardy wielkoformatowe. Tak, niemniej jednak możesz skorzystać z plakatów i ulotek. No dobrze, a co powinno się znaleźć na takich plakatach czy ulotkach? Trzeba pamiętać, że taka forma reklamy zobowiązuje. By była skuteczna, powinna zawierać minimum słów i maksimum treści, plus elementy plastyczne. Pamiętaj o tym, że najważniejsze jest hasło. Taka reklama, jak każda, musi być atrakcyjna dla oka i zaskakująca. Zobacz, Kasiu, ktoś mi włożył ulotkę za szybę w aucie. Myślę, że właśnie taka może przyciągnąć uwagę potencjalnego klienta. Kolorystyka jest dobra, nie jest agresywna, hasła skupiają uwagę, jest czytelna i jasna i informuje, czego dotyczy. Faktycznie, naprawdę ciekawy sposób na reklamę. A powiedz, Tomku, czy mam zająć się tylko ulotkami, czy jednak dodatkowo umieścić reklamę w prasie? Myślę, że powinnaś skorzystać z reklamy, którą oferuje prasa lokalna. Nie jest to zbyt duży koszt, a jednak masz szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dziękuję za sugestie. Muszę się za to zabrać jak najszybciej. Mam nadzieję, że dzięki takiej formie reklamy odniosę sukces. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.